Witajcie fani, przedstawiam wam nową grę, którą odkryłem na jednej z płyt niezbędnika. Jest to Komunizm Muscle Cars. Jak widzimy na okładce, na ekranie tytułowym, mamy taki oto śmieszny samochodzik, który no najgorzej wygląda. Co o tym powiesz, Adrian? No takim, że iż jest podany do takiego choćby Warszawy, nie? A przywitać się to co, zapomniałeś? Tak, zapomniałem. Dzień dobry, dobry wieczór, 18. Tak więc klikamy Enter, zobaczymy co tam nas czeka. Tutaj mamy już ten sam samochód, tylko w takiej trochę komunistycznej oprawie graficznej. Ja tylko z boku dałem naklejkę. Dobra, mam już ciebie komunistą. Ze mnie? Może zmienimy tak, na początku tak naklejki. Więc macie tutaj... Nie mamy rubli. No i mam nową grę. Masz nową grę. Dziękuję. Tak więc, tak wygląda oryginalny samochód, w którym się będziemy ścigać na samym początku. Jak widzicie tutaj, mamy 10 tysięcy rubli na jego tuning, więc aby podnieść jego rating, czyli ocenę. No. Tak jak było w Undergroundzie 2. Zresztą w sumie no to, ten spoiler też się wam powinien z Undergroundem 2 kojarzyć. No. Powiem tak, że to jest bardzo podobne. No dobra, tuningu nie będziemy robić. Myślę, że pojedziemy. Mamy kasę, możemy sobie zrobić jakiś fajny kolektor czy tam coś ładnie, żeby wyglądało. No może część jedna? Możemy. Jeździł. No chociaż no. Olać to. Idziemy, jesteśmy hardcore. Dlaczego nie mam grzebego? Części możemy wziąć. Modyki takie. Trójka fajny mi się podobała, o no, ten ładna. Właśnie. No. Spoilery nie, kompresor, o może być. Kompresory możemy. Ten jak Vin Diesel miał. Diesel. Mamy już mało kasy, więc światła? Światła. No to jest taki dosłownie, powiem tak, że to już w tej grze jest lepszy tuning niż w Mozłonecie na pewno. To też 2012. Trzeba zauważyć, bo tam go nie było w ogóle. No ale był, w sensie McLarena tutaj nie zobaczycie ani innych samochodów. Tu macie podróbki Warszawy. Tutaj macie podróbki do wyboru takie oto auta. OS Staliner R4 2,4 litra. Mieliśmy w ogóle nie mówić o jakichś takich osobach. Cicho! Ale... To nie jest osoba, to jest samochód. Tu masz na cześć tej osoby. Moskwa 2 litry. Sputnik. Choćby do Camaro podany. No wygląda. Nie, to jest taka bardziej zestawa albo coś tego typu. Że się nie znam, nie żyję w tych. Dam to jakieś takie śmieszne. O tym zderzaku to już nie wspomnę w ogóle. To jest. Ale tak i tak, lepiej wygląda. Oczywiście Związek Radziecki z tyłu napisane ładnie. Pioner jakiś, typasz, jak moje sławki. No, se wziąłeś się. Mi dałeś jakiś tajnie z malej Chiny. No i tam nie maruć. Ale no. Zmienimy budżet. Rakiet? No taką nisko budżetową mam przecież takiego. To jest taki sam. Jak tamten masz. Mamy jakiś kombat i znowu Staliner. No tak kombat. Więc to są samochody. Ale nie, to zaś na... litrowy Staliner jest, widzisz? No, masz litrowe silniki jakieś. Zobacz ile na końcu jest litrów. Jaki najmocniejszy jest? 5,5 litra. Prawie jak V8 krusek. Ale no, V8. Tak to musi palić. Śmiesznie wygląda. No, z tyłu dobra, silnik ładny. Żeby żeby przez szyby nie zawadzało. No właśnie, to jest. To jest jak lokomotywa. Siadasz tutaj, prowadzisz tam, a potem tak, bo będzie nieelastycznego. Chociaż mają wszędzie jedynie. Nie. Dobra, okej, to jedziemy na początek jakiś wyścig może. Mamy do wyboru oczywiście tor, sprint, jakieś tam niszczenie, znowu jakiś sprint, znowu jakiś daj tor. Daj piątkę, tak by nie jechaliśmy. No. Taki sam jest jak dwójeczka, ale daj tak samo wygląda. No dobra, jedziemy. Sterowanie w grze jest dziwne, mój komputer jest na tą grę zbyt szybki, że tak powiem, bo tam mamy skromne 180 fps. Sami słyszycie dźwięk gry, gdy macie jeszcze ekran ładowania na ekranach. No to nie jest moja wina, niestety, że mam taki komputer, a nie inny. Się chwalisz. Komputer parę tysięcy. Na przykład z tym ubolewam, mam tak, więc widzicie, o, można palić gumę, o, ładnie nawet. Grafika. To takie oślepiające efekty są nawet ładne. Nitro gdzie tutaj mamy, autobus na gdzie. O, użyję sobie nitro. Jak to popierdziela, 200 to już ma. W odbierze pewnie jakieś takie jeździły te samochody. Ani byś nie pomyślał człowieku. No się do mnie przylepił ten osioł, aaa, gryf. A mówię, się nie da się wgadać. Ty mówisz, ale tu nie ma ręcznego.
jest tak, nie... Sterowanie jest dziwne. Powiemy tak, jak znajdziecie ręcznik w tej grze, piszcie, może coś dostaniecie. W komentarzach właśnie o... Będziecie mogli nagrać sobie z nami odcinek, o ile w tej grze jest multiplayer. Raczej nie ma. Ale nie, miejmy nadzieję. Dobra, nitro, patrz, o! No, no prawie jak w undergroundzie go wciskam, no patrz, o! I ryb. Dawaj punkty na nitro. Właśnie w tej grze fajnie tak się dostaje za punkty zniszczenia. Możesz sobie zniszczyć samochody? Czy... O, no za kogoś chyba nie dostaniesz, ale no... To tu, jeżeli zniszczycie... O, co to było? Ty chamie, ty nazisto, ty. CCP, jest to samo. Cepem pogania. O, tak, więc tego. Tak właściwie to komunizm, a nie nazisto. No tak, tak jest. Dobra, no co oni robią? No to chcę wygrać. Ramują cię. Coś jakbym grał w World of Botami. A nie grasz? No, odkąd powiedzieli tego achievementa, to faktycznie się gra. Powiem tak, że tu jest lepsza grafika niż w Wordzie. Powoli. Tylko dzięki temu takiemu śmiesznemu to rozmyciu, o tak może dlaczego. Wizual jakimś takim tym. I tuning, okej, okay, jest super świetny. Wow, autobus! O jąs, no on dalej jedzie. Czy się ciśniesz, w Wordzie byś już stał! Go by w Wordzie nie było. No w sumie tak, ale wtedy byłby już stał. Byłby czak, to je lata z boki. Słupki, parkomacje jak w Wordzie. To jedno. Ale za jest, które mamy nitro. To jedno jest podobne. To jest właśnie to w tej grze, że tu mamy fajne jedno nitro. Dobra. Będę pierwszy, jestem pierwszy i meta? Tak. Patrz jak wyliczone. Pierwszy wyścig wygrany. Oni cię puścili. Wykupiłem się, ale tak cicho wiesz. Wiem. Między nami. Teraz znowu się chyba zacięło, no. A mam 5500 rubli, mieliśmy więcej, czyli zarobiliśmy. Co robić? 5000, no dorób, śmiało. Teraz zobaczycie wolę twórczą Adriana. A? Tylko proszę cię. Co mam uparć jeden? Za 500 rubli. Żebym kupił, nie wiem co. Bym miał szybszy. Dobra, wycofuję się z tego. Kariera. Nie, kariera. Kontynuuj. I jedynka. Nie, i pojadę sobie... Destruction może. No. Tylko traf w checkpointy. Odpala. W poprzednim nagraniu było tak, jeszcze że... Jeszcze nie jedziesz. Jeszcze nie można jechać. W poprzednim nagraniu było tak, że zgubił checkpointa i... Checkpointa, 6 minut, żebym szukał go. Checkpointa. Check. Dobra, mamy lądowanie. O, dobra. Jest. Twój piękny... Nie pamiętam co. Warszawa, nie, to był Syrena. Coś ze Stalinem. Stalin też coś to było. Stalion. A już nitro było ten. Bo kiedy? To jest jak się gra na innych kreaturze. Tak. A zaraz kurde nie powiedziemy. No jak ty myślę. No jaki tam? No kurde. Się... Adrian! No wrzucam styczny. Ja im się wrzucił styczny. Dawaj nitro. Zagram do demo. To są trzeci. To widzę, pamiętaj. 5 karupi drogą nie chodzi. Checkpoint przejedź! No. Mam. Ostatnio żebym go zgubił. I to był chyba ten sam checkpoint. No, prawda. No, prowadzi. Jest nie widzisz, jak prowadzisz. Ej, dogonił nas. No, ej. Złucham z tego. Jedźże. Czemu do tyłu? Żeby palić gumę, nie widzisz jak oni. Chyba jeszcze go checkpointa. Okay. Trzeba uważać z checkpointami, bo lubię ją naliczać. Niech się jeździ chwilę metr od nich, albo hektar. No co, skracaj, bo cię znowu machnie. No uważaj na ten most! Fajny. Raz pieprzyłeś. Chciałem go przytulić. Dobra. 240. Ja jestem jako spustnik rana Adriana. Uważaj, autobus! Dobre. Daniel, tak, to był twój Sindbad. To on. No, dajesz go. Daję go. Jaki Daniel? Go tu nie ma. Jak chcecie go, to zapłaćcie mu za bilet. Daniel?
Ładnie, ładnie ściąłeś. Prowadzisz. Wiem, bo to jestem ja. To ale dalej sobie? Jestem drugi. Pierwszy już. Czyli rzeczy kłęty i miejsca malicza. No, gdzie już cię wziął. Ale dalej jestem pierwszy. Skróć i nam się nie zaczyna. My chwilę bił tym światem. To muszę porozmawiać, żeby mieć się od. Więc jak już mówi Adrian, no go przegrasz. A dalej jestem pierwszy, widzisz? Bo jeszcze nie przynajmniej przez checkpointa. Teraz będziesz trzeci na checkpointie. Chociaż w sumie, no jej. Nie, bo widzisz tak. Trzeci jest. Zaś mój. Zanim to, żebym go złapał na postawie na aucie. To mi się chyba blisko meta, nie? Ale jestem trzeci. No. To będzie drugi, bo jest checkpoint. Uważaj. Tu jest meta już. Oj. Oj, ty wariacie, ty wariacie, ty wariacie, no i... A już widzieliśmy jaki był? Widzimy jego wnętrze. Autobus go jeszcze popchnął. Jest są bezlitosne te autobusy. No tak więc jak widzicie możemy tutaj... Rating nam podskoczył, ale to za tuning czy za wyścig? Nie zauważyłem. Nie wiem. Na to. Zobaczcie. No tak więc jak widzicie gra jest... No... Komunistyczna. No to znaczy w takich klimatach rzeczywiście wyszymywana, żeby nie było. W ogóle nie ma naklejek. Za te monstry jakie są. No widzicie już ładnie, możecie sobie zmienić kolor. Tak, pokazuj palcem na monitor. Na pewno to ludzie zobaczą. Tak, okej. Ja ci pokazuję, żebyś widział, okej, powiedzieć im, że to się zmienia. Tak, no. Przez środę kazałeś taki pasek. No, zmienię. O, to jest taki, a dalej jest ten. Szukam, znajdźcie jakiś ten, w ogóle nie ma takiego. Niekomunistyczny. Który... No właśnie. Chyba było najmniej komunistyczne. Tak, tą grę nie wiem kto tworzył. Napiszcie wam potem w komentarzach skąd ją można ewentualnie pobrać. Ile waży, nie wiem, kto ją wyprodukował. Ile, za ile kupimy ją? Ona była w komputer w świat, komputer niezbędny jakoś tak. Dużo ocena naklejek. Końcowa, sterowanie do bani. Żałosne, może gorsze. 2 na 10. Ewentualnie 100. Wyścigi ocenimy jak? Ja bym też dał tak, no 3, bo jest tam jednak te 5 tras czy ile. Zresztą nie przeszliśmy tej gry, nie wiemy, nie, może tam będzie, ale no miasto nie jest duże. Ciągle droga prosta, dwa wyścigi tam w prawo. W dwa wyścigi się przejedzie już całe miasto. Tak. Może będzie następne jakieś, bo tuning, no wizualnie ok, gdyby nie te naklejki. Za tuning mogę dać, no te 7. 7 na 10. No bo jest chociaż jakiś. Ile ty byś dał? Powiem tak, że za prowadzenie jest dziecinnie łatwe, tak żeby się kartonem jakimś jeździło. Tak z 2 dam na 10. Też dałem 2. Dawaj, mi się wyprzył. Zaciął mi się. Patrz, flaga Polski. Bo być, że zostawiam. Pracujesz 100 lat. No, mów dalej. Za wyścigi, za miasto, za to, że za łatwość ucieknięcia od checkpointa. Za możliwość pojeżdżania po mieście. Bo ile? No, też daję tak z 3, może 4, bo jakieś tam powiedzmy różnią. Może na sobie kamerę wyżej, co? No. I teraz sobie oglądaj naklejki. No, co na końcowa to tak średnio wychodzi. No te 4, bo ja dałem te 7 punktów za tuning. Właśnie nie. A tuning jeszcze nie powiedziałem, tuning no. Jest tu jakiś lepszy niż jak powiedziałem w Mozłodecie nowym. Bo bardziej się jest. Cicho, jest tam. Dobra, opony, hamulce. Co tam jeszcze było silnik? No ale nic wizualnie, nie? I z takich zabawki, o. Takich dla zabawy. No ładne. Możemy się pobawić tutaj w różne malowanie samochodu komunistycznego samochodowego. Nie zapomnij, to jest muscle car komunistyczny. No, ale tak. Nie, no ogólnie nie jest źle, nie? Także tego kończymy, co? To był taki odcinek na spontana w sumie, więc nas nie opieprzajcie tam za jakieś tam głupie teksty o komunizmie. Znaczy, żeśmy się starali nie mówić.
Ale ta gra wymusiła na nas. Tak. Po samych nazwach samochodów. Właśnie pokaż, jak nazywa się to samochód nasz. Nasz to jest Staliner. To jest. Kupcie go. Tak więc widzicie auto, baryłka. O, nie, podobne. Nazwie. Nie do końca. Samej za siebie. Dobra. No ale to powiem, trzymajcie tak. Się w sumie. No. Na razie, cześć. Cześć, a 5 razy będziemy nagrywali. No kurwa, było lepiej. Okej. Napisy końcowe. Skądś kurwa żreć. I nie płacz. Nagramy to dzisiaj czy nie? Fani czekają, jak ty się zachowujesz, Adrian. To jest skandal, wyjdź stąd. Oknem, tam masz windę. Zadam ci mopa. No nie wiem, już nie wiem. No to... Nie. Okej. Kurde. Tak więc ekran tytułowy widzimy już od 5 minut. Więc już 18 gotowy? Jest. Nie. Opanuj się, ucisz swój organizm, przestań się śmiać. Dobra, jestem. Na pewno? Gotów. No. To jeszcze ja się napiję, czekaj. Nie wiem, że to ja. Okej. A, E, U, I, I, U. Nie robisz jakichś rzeczy? Przez nagrywanie. O, co? A, E, I, U, J, B, C. Dobra. Dajemy na pewno. Dajemy na żywo dzisiaj. Dobrze, nie mamy live'a. Właśnie. Przerywnik. Łaza! 3, 2, 1. Witajcie, panie. To twoje wam. Control. One shot.